Cześć, kolejny raz witamy Was w Łochowie. Pole boju i dużo różnych rzeczy, których nie zdążyliśmy odnaleźć w ostatnim odcinku. A które dziś zamierzamy wydobyć. A co wydobędziemy, się okaże. Zostańcie z nami. Idziemy. Panowie, mała narada, gdzie szukamy. Szukaliśmy ostatnio tutaj na tym terenie. Nie wiem, czy jeszcze raz powtórzymy to samo miejsce, czy też idziemy w drugie. Tam zupełnie nie szukaliśmy. Już widzę, że Przemek daje sygnały, że coś znalazł. Może jednak dalej po tej samej stronie będziemy kontynuować nasze prace, a trzeci etap, zakończenie dopiero po drugiej stronie. Co wy na to? Miejmy nadzieję, że znajdziemy i może mały obóz powstańczy. No zobaczymy. To w takim razie bierzemy się za robotę. Ten pas do końca szukamy dzisiaj. Na wierzchu, Marcin, zobacz. Pięknie na łopacie. Wszystko, co znaleźliśmy w zasadzie dzisiejszego dnia, natomiast jeszcze poprzednie poszukiwania i z pewnością jeszcze jest ich tutaj dużo, to jest ten tutaj mały, okoliczny teren. To by wskazywało, że tu gdzieś byli powstańcy, do nich strzelano do tego miejsca. Być może kierowali się na to bagno, z pewnością kierowali się na to bagno, tylko pytanie, co dalej się stało? Marcin, jak myślisz? No to nie mam pojęcia. Właśnie dziwię się, że tam, gdzie jest teren suchy, to oni właśnie nie uciekali. Oni właśnie wycofywali się pod bagna. Ale to może być taka sytuacja, że właśnie Rosjanie, w związku z tym, że oni się bali wchodzić na bagna, bali się wchodzić w głąb lasu, to dlatego właśnie oni popędzili tymi bagnami. Ciężko mi powiedzieć, czy one wyglądały tak samo w 1863 roku. Ja mam wrażenie, że tak samo nie wyglądały, że było jeszcze gorzej niż teraz, że tam po prostu nie dało rady przejść, bo tu jeszcze jakoś możemy stanąć gdzieś w niektórych miejscach. Kula kolejna. Tak, jest ewidentnie nagromadzenie kul w tym rejonie. Wtedy znaleźliśmy sporo. Dzisiaj to już chyba jest 10. Rejestrujemy. Linijka Damian. Zdjęcie. Żeby nie zapomnieć. Czy Piotrek, nie masz wrażenia, że jednak główne skupisko tych kul to jest tam dalej? Tutaj jakieś takie pojedyncze. Maciek ciekawą rzecz podpowiedział, że przecież to był styczeń, to było wszystko zamarznięte, więc oni przez te bagna uciekli, bo to było wszystko zamarznięte. Być może tak było, bo my jakby zawsze mamy taki błąd w naszych przewidywaniach, że mierzymy to czasem dzisiejszym. A, no, dzisiaj a może jest wtedy, błoto, dzisiaj jest ciepło. Może wtedy było, nie wiem, 30 cm lodu na bagnach. Być może, nie mam pojęcia, bo jeżeli były jakieś, bo bagna nie zawsze zamarzają, ale może akurat tutaj rzeczywiście zamarzły i tak jak Maciek powiedział, po prostu oni się przebiegli po tych bagnach, a wcale się nie zapadali, wcale tu nie zostali. No, myślę, że tak łatwo to nie przebiegli, bo skoro tych kul jest tutaj, to znaczy, że to był taki silny ostrzał, że tu musieli się na moment zatrzymać przynajmniej, gdzieś się skrywać. Tak wskazują na to te nasze znaleziska. To było tak, jest oddział rosyjski, zatrzymuje się, przymierza, strzela, biegnie, zatrzymuje się, przymierza, strzela. Ale ciężko powiedzieć, jak bardzo oni się wgłębili w las. Bo tutaj dzisiaj jest las, wtedy podobno też był, ale ciężko powiedzieć, jak daleko chcieli w ten las brnąć za powstańcami styczniowymi. Kula, kolejna kula. Widać, że to było całe pole ostrzału. Proszę bardzo. Kolejna kula, cały ten obszar, bardzo dużo tych kul. Robimy zdjęcie, robimy pomiar, żeby się nic nie ukryło. Proszę bardzo. 3 cm. I 73 mm. Kolejne. Już nawet nie muszę komentować. Wiadomo, teraz byśmy koledzy poszli dalej. Chcielibyśmy się zorientować, czy miała miejsce również druga salwa. Czy Rosjanie doszli do tego maksymalnego zasięgu pierwszej i czy poszli dalej w pościgu za powstańcami. Thank you.
I to jest odpowiedź na pytanie, ile razy Rosjanie dali ognia rotowego, co najmniej dwa. Myśmy przeszli mniej więcej 200 kroków od tego miejsca, gdzie gęsto te kule padały. Przez długi czas wykrywacze milczały, nie było nic. W tej chwili jesteśmy w pasie ognia, który sięga dalej. Czyli pole bitwy rośnie. Używam określenia pole bitwy, choć na razie mamy do czynienia z odwrotem, prawda? Nie ma śladu ognia powstańczego. Darku, to bardzo ważne, zaznacz to. Szukamy dalej. Koledzy, w tym miejscu szukamy śladów ognia. Ten teren żeśmy dość dobrze przeszukali. Rzeczywiście tu, gdzie jest podniesienie, gdzie jest sucho, to tych kul nie ma, a kule są na bagnach. Może być taka sytuacja, że skoro bagno było większe, to gdzieś ci powstańcy w tym bagnie zostali. Przecież Rosjanie nie wchodzili gdzieś tam po nich, chyba że towarzysze ich zabrali. Ale ja nie wiem, jakie to bagno było, jak głębokie było wtedy. Znaczy, to jest kolejna historia, kolejna tajemnica do wyjaśnienia, co się stało z powstańcami. Być może gdzieś tutaj w starych zapisach tych historycznych są informacje, że jednak kilku przynajmniej poległo, gdzieś zostali tu pochowani. Tych informacji będziemy szukali. Może Państwo nam pomożecie. Może macie jakieś informacje, jakieś przekazy z dziada, pradziada, że gdzieś tutaj ich pochowano. No my dalej będziemy szukali dzisiaj i przewiduję, że kolejne kule będą się znajdowały. Chodź właśnie, chodź. Ciekawy sygnał był. Zobaczymy, czy monopol, czy... Król Polmos. I rycerze polmosowego stołu. No i patrz, i sygnał mamy. A jest, proszę pana. Kolejna kula mi idzie. Pocisk, przepraszam, tak? To już nie kula. No tak. No pięknie. I trzeba teraz. Pokaż to się państwu ładnie. Dzień dobry. Proszę zmierzyć dołek, głębokość. Od razu przed mierzeniem pokazuję. Ile już ze 14? 6. Boż ty, szalony! A dopiero drugą. Żeby nie było, że ja to nic. No i ja chyba coś mam, bo słyszę jakiś sygnał tu. Proszę bardzo. Tu coś mamy. Tu. Jest. Kula minie. Proszę bardzo. No, mnie interesuje szczególnie, gdzie rzeczywiście był obóz. Nie sądzę, żeby skoro tutaj była strzelanka, że tutaj do nich strzelano, że tu gdzieś niedaleko założyli obóz. No ja myślę, Marcinie, tak, że tego obozu nie było, bo to była, było to w trakcie ucieczki, w trakcie wycofywania się, więc nikt tu nie myślał o obozie. Przypuszczam, że obóz to był gdzieś daleko stąd, natomiast tutaj była walka, ewidentnie tutaj się bronili, tutaj byli ostrzeliwani. W związku z tym to jest pytanie, co tu się wydarzyło? Jeśli znajdziemy jeszcze więcej takich artefaktów, być może będziemy bliżsi prawdy. Miejmy nadzieję. Że żaden z nich nie został tu po wsze czasy na tych bagnach, bo jest małe prawdopodobieństwo, żebyśmy takiego człowieka odnaleźli. No bo i takie myśli przychodzą nam do głowy, proszę Państwa, że skoro tędy uciekali, być może komuś nie udało się. Odłamek czy nie odłamek? Dla mnie jest to za okrągły, takie za ładne. Nie no, jak odłamek to nie wygląda raczej. No, to jest coś kształtnego, weźmiemy. Trzeba by oczyścić, zobaczę. Coś dużego. Stalowy kartofel. Stalowy kartofel, ale na odłamek nie wygląda, bo zbyt regularne kształty. Oczyścimy, będziemy wiedzieli. Może ogniwo od łańcucha? Tak mi jakoś tutaj się to wydaje, wiesz? Kamerka jakaś. Pasa powstańczego. Mnie to zawsze się kojarzy, że to może być od pasa powstańczego. Ale nie podniecamy się, sprawdzimy. O. I łyżka. I
Jeszcze pokaż tą klamerkę państwu. No i pokazujemy znalazcę. I syna znalazcy. Jest. Jest, proszę państwa, jest. Kolejna piękna kula. Proszę bardzo. I kolejne piękne zdjęcie wykonamy. O, to mamy dubę. Proszę bardzo, a Piotrek kolejną kulę znalazł. Tu chyba wtedy nie wchodziliśmy w to miejsce, było za bardzo ognisto. Proszę bardzo. Piękne zdjęcie do albumu. No i kolejny przedmiot, jest to plomba ołowiana z napisem w języku rosyjskim Warszawa, numer 1. Z drugiej strony jest napisane S.N. Warsz. I tutaj będzie kop albo kon. Jaki oni musieli mieć hard ducha, że rzeczywiście śmiało wycofywali się przez bagna, bo niewątpliwie te bagna tutaj były. I rzeczywiście dawali sobie radę. Ale przede wszystkim oni wiedzieli, że te bagna są tutaj, stąd pewnie taką drogę wybrali. No ciężko nie znać terenu, bo oni byli stąd, tak, w większości przypadków. Gdybyśmy tylko mogli wejść dalej, pewnie dalej też byśmy coś znaleźli, ale jest to duże ryzyko, że tam można po prostu ulgnąć. Sporo tych znalezisk, ale to jest jakby widać nawet po kolorze, że jest to podsumowanie tego, co udało nam się znaleźć w Łuchowie. No tak, te jaśniejsze to już troszkę obeschły, już są czyste z poprzednich naszych poszukiwań. Niemniej jednak, tak jak mówisz, no zaskoczenie duże, bo tak naprawdę niewiele było wiadomo na temat tego boju, który tutaj miał miejsce, a ilość tych kul, ilość tych znalezisk świadczy, że jednak była tu potężna walka. Przynajmniej na ten moment wiemy jednostronny ostrzał. Jak my żeśmy to na roboczo nazwali? Bój pod Jasiorówką. Bój pod Jasiorówką, tak. Właśnie, jest to tak, można powiedzieć. Bój pod Jasiorówką koło Łochowa, bo koło? Jesteśmy cały czas w Łochowie. Czyli tak, jedna linia strzału, Rosjanie się zatrzymują, ciach. Druga linia strzału, trzecia linia strzału. Tak, oczywiście mnie się to wyobraża, tak w głowie no mi tak, się to ale, kołacze. Ale w rzeczywistości znaleźliśmy dwie linie strzału i rzeczywiście odległo od siebie o jakieś 200 metrów. To pokazuje drogę tych naszych powstańców, drogę odwrotu. Ale mam wrażenie, że to nie jest koniec poszukiwań, ponieważ przed nami jeszcze pozostaje jedna część tego terenu. I wrócimy tu na pewno i zobaczymy, czy te nowe znaleziska wniosą nam coś do sprawy. Na pewno nam wniosą, bo będziemy przynajmniej wiedzieli, w którą stronę szli powstańcy. Myśmy do tej pory myśleli, że był jeden strzał, że może Rosjanie nie weszli głębiej do lasu. Okazuje się, że nie. A poza tym dzisiaj wyjeżdżaliśmy z domu, padał śnieg z deszczem, wiał ostry wiatr. Przyjechaliśmy tutaj, pogoda jak marzenie. Zgadza się? No, zgadza się, bardzo się cieszę, że chociaż raz nam pogoda dopisała. Wróćmy jeszcze jednak na chwilę do tego miejsca, gdzie się znajdujemy. Podkreślmy, jesteśmy około 1 km od stacji PKP w Łochowie, więc tak jak powiedziałem, znamy linię odwrotu powstańców. Jeżeli znamy kierunek, w którym się poruszali, możemy się spodziewać, że tam znajdziemy miejsce, gdzie też będą jakieś kule, jakieś znaleziska. Przygotowujemy się do tego i wrócimy tu niebawem. Bo nie znaleźliśmy salwy polskiej, czyli nie znaleźliśmy tych rzeczy związanych akurat z powstańcami, czyli kul powstańczych, ale mam nadzieję, że kiedyś znajdziemy. Mam wrażenie, że jesteśmy gdzieś w środku drogi, którą się wycofywali i jakieś może 300, może 500 metrów dalej będzie to miejsce docelowe, którego szukamy. No jak widzicie państwo, nie jest to proste, trzeba poświęcić na to sporo czasu, energii w różnych konfiguracjach pogodowych, ale plon jest i kiedyś mam nadzieję, że będziecie mogli przyjechać do Łochowa
i na stacji kolejowej w Łuchowie, gdzieś w jakiejś gabloce to zobaczyć, wyobrazić sobie, przejść się i poczuć ten zgiełk bitewny, który my czujemy tutaj, jak poszukujemy na polu bitwy. Ale do wyjaśnienia wciąż pozostaje kwestia, który to oddział tutaj walczył. Jakieś nazwiska do wyjaśnienia, do znalezienia, do ustalenia. Być może Państwo pomożecie nam w tej sprawie. Przed nami też badania archiwów, może jakieś listy stare się zachowały, może jakieś informacje z przekazów rodzinnych jeszcze. To musimy ustalić, niezależnie od tego, co udało nam się znaleźć tutaj w ziemi. Także nie odpuszczamy, a Wy też nie odpuszczajcie. Czyli wciskacie subskrybuj, dzwonek i żadne powiadomienie Was nie omija. I oglądajcie nas, a my wszystkie znaleziska pokazujemy i będziemy nadal Wam pokazywać na kanale YouTube Wizny Dziennik Polowy. Trzymajcie się. Do zobaczenia.